Wieniec z siana. Do wykonania naszej dekoracji potrzebujemy siano. Możemy zakupić je w sklepie zoologicznym lub przygotować samemu. W lecie ścinamy trawę i suszymy ją. Pamiętajmy, by dokładnie wysuszyć, ponieważ pozostawiając w niej wilgoć, doprowadzimy do jej pleśnienia. Potrzebne materiały: siano, sznurek naturalny, pistolet z klejem na gorąco, rafia, orzechy włoskie, żołędzie, kwiaty z krepiny, żółta ozdobna siateczka, nożyczki. Sposób wykonania. Kółko. Ugniatając i skręcając siano, formujemy sznurek, a właściwie linę o długości 60-70 cm i grubości 5 cm. Końce powinny być postrzępione, nierówne. Siano owijamy sznurkiem naturalnym na tyle mocno, żeby się nie rozpadło. Łączymy oba końce. Tworzymy koło. Stosujemy nić tapicerską. Łączymy oba końce. Tworzymy koło. Stosujemy nić tapicerską, ponieważ jest bardzo mocna i nie rwie się. Po dokładnym obwiązaniu wieńca nicią ucinamy jej końcówkę i przyklejamy klejem na gorąco do siana, żeby nam się nie rozeszła. W ten sposób nam się nic nie rozprącze. Teraz wyrównujemy wieniec. Nożyczkami odcinamy wystające siano. Ozdabianie wieńca. Tak przygotowany wieniec ozdabiamy według własnego uznania. Nasz wieniec udekorujemy najpierw kwiatami z krepiny. Ja mam wykonane przeze mnie krokusy z krepiny. W wieńcu, w miejscu, w którym chcemy umieścić kwiatka, robimy dziurkę. Możemy użyć do tego nożyczek. Uważajmy, by nie przeciąć nici. Jedno ostrze wbijamy w siano, poruszamy nim. Do otworu wpuszczamy klej i wkładamy nóżkę kwiatka. Po jednej stronie krokusa doklejamy żołędzia, a po jednym orzechu po obu jego stronach. Po prawej stronie orzecha doklejamy krokus. I tak jak poprzednio, jednym ostrzem nożyczek robimy dziurkę, nakładamy do niej klej, wkładamy kwiatka. Rozkładamy jego płatki, by ładnie się prezentował. Do dekoracji wieńca wykorzystamy jeszcze rafię, około 6 włókien, o długości około 60 cm. Przewiążemy nią wianek między żołędziem a orzechem, tutaj przy pierwszym krokusie. Źdźbłami oplatamy kwiatek, a końcówki związujemy, pozostawiając luźne końce. Wybieramy 4 długie źdźbła rafii, obwiązujemy nimi wianek tuż za kwiatkiem po prawej stronie. Owijamy nią wianek na całej jego długości, pozostawiając równe około 4 cm odstępy. Koniec rafii przyklejamy do siana klejem. Po lewej stronie dekoracji doklejamy jednego żołędzia. Teraz wykorzystamy żółtą dekoracyjną siatkę wykorzystywaną w kwiaciarniach przy dekorowaniu bukietów. Odcinamy niewielki kawałek, mniej więcej 20 na 30 cm. Wykonamy z niej tło wianka. Na siateczce na wysokości wykonanej dekoracji kładziemy wianek.
Lewy koniec przeciągamy od środka wianka i układamy na wierzchniej jego stronie. Przyklejamy klejem, a tuszując miejsce klejenia, przyklejamy żołędź. Drugą stronę siatki układamy na wierzchniej stronie wianka. Przekładając ją pod spodem kółka na jego wierzch. Oba końce skierowane są w tym samym kierunku. Miejsce klejenia tuszujemy, przyklejając żołędzie.